chłopaków. Oni mają pełne gacie, a wy się rozluźnijcie. Tam troszeczkę przytrzymać po wejściu i tutaj tak samo, nie? Nie lekceważcie, bo tak. Każdy na starcie, on trzyma. Przygotować się na starcie, żebyś taśmy nie zaliczył jeden z drugich. Bo nie wiem, co teraz. Słuchajcie, później możemy polać, ale tam, w tym namiocie, po meczu. Czyli wygramy. Słuchajcie, chłopacy. Każdy punkt na wasze złota. Defekt tego pchamy motocykl. Nie tam, kurczę, bo się popsuło, bo to. Każdy punkt na wagę złota. Jak wyjdziecie dobrze asekurować jeden drugiemu, nie klaty mieć oczy zamknięte i wypierdaczam, nie? Dwóch was nie przejdą. A kurczę, para to jest para, nie? I elegancko jechać. Następna. Po meczu wygranym jest nagroda. Nie mówię, te co, jak, bo czy powiem tak, czy tak, to i tak już was nie mówię. Życzę szczęścia, wygranego meczu i bez żadnych tych lać jak chcą, tak ostro, a wy dwa mecze. Idziemy na żywo. Gregolca, po małej atakuje Wałtrukowicz, po balonie Wiśniewski, znakomicie, nie odpuszcza Grygolec, wchodzi pod Grzesia, wypycha go w płot, Grzesiu ma kłopoty, utrzymuje się jednak na motocyklu, ale spada na ostatnią pozycję. A tu z przodu Wałtrukowicz, upadek Jerzego Głogowskiego, proszę państwa, bardzo nieszczęśliwy na wejściu w łuk, złapał uślizg, nie opanował motocykla, schodzi błyskawicznie z toru. Grześ Wiśniewski goni Pawła Grygolca. Jurek Wałtrukowicz spokojnie na prowadzeniu, zanim Paweł Grygolec, ścigany przez Grzesia Wiśniewskiego, ale to jest jeszcze kilka dobrych metrów. Coraz bliżej Grygolca Wiśniewski. Czy zdoła? Ostatnie okrążenie. Po
Spokojnie, z przodu kilkanaście metrów przewagi Bałtrukowicz, a tu Grzesiu Wiśniewski zbliżający się mocno do Pawła Grygolca. Patrzymy na ostatni łuk. Grygolec, Wiśniewski, Grygolec, kłopoty, wyjeżdża w płot. Przy kredzie Wiśniewski, patrzymy! I nie dał rady, proszę Państwa, niestety, ależ znakomity bieg do końca, trzymający w napięciu. Jurek Bałtrukowicz zaczął... Bogdana Ciupaka, słaby tradycyjnie Roberta Kępińskiego, za szeroko Wojtek Żurawski, niespodzianka Bogdan Ciupak z przodu, za nim tylko kilka metrów Robert Kępiński, a jeszcze dalej Wojtek Żurawski atakowany przez Wielka Kwiecińskiego. Bogdan Ciupak i ponownie niemal w tym samym miejscu co Jerzy Głogowski. Tam musi być jakiś uślizg, musi być jakieś przyczepniejsze miejsce. Goście mają problemy na wejściu w pierwszy wiraż. Bogdan Ciupak upada, nie zdobędzie punktu. A para grudziącka, byle spokojnie, byle bez niepotrzebnego ścigania, mają sporą przewagę nad Irkiem Kwiecińskim. Prowadzą podwójnie, oby to tylko dowieźli. Wygląda to trochę jak speedway w zwolnionym tempie, ale liczą się efekty, liczą się punkty. Robert Kępiński, Wojtek Żurawski za nim i daleko, daleko z tyłu Irek Kwieciński. Rozpoczną za chwilę ostatni łuk, Kempes pierwszy, za nim Wojtek Żurawski i trzeci Irek Kwieciński. Ostatnia prosta, Kempes, Żuraś i Kwieciński na trzeciej pozycji. A zatem ponownie szczęśliwe zwycięstwo gospodarzy, tym razem podwójne, Robert Kępiński przed Wojtkiem Żurawskim i Ireneuszem Kwiecińskim. Cała czwórka już na torze. Andrzej Surowiec, Jarek Skarżyński, Maciej Bargiel i Piotr Markuszewski. Surowiec, Skarżyński, Bargiel, Markuszewski. 9-3 dla gospodarzy i trzeci wyścig. Skarżyńskiego po dłużej Piotr Markuszewski. Andrzej Surowiec kontruje przy kredzie i on wychodzi na drugą pozycję. Bargiel z tyłu przymyka gaz. Po dużym próbuje Markuszewski, blokuje go Surowiec, jedzie z nim płot do małej, schodzi i jest drugi! Znakomicie Piotrek Markuszewski, byle teraz spokojnie to wiózł. Znowu kłopoty na wejściu w pierwszy łuk, tym razem Andrzeja Surowca, wyminięty przez Bargiela, a nasi byle spokojnie, byle tylko nie przeszarżowali, ostrożnie, tak, ostrożnie przy dłużej. Jarek Skarżyński, Piotr Markuszewski, Maciej Bargiel coraz szerzej, Markuszewski, bardzo niebezpiecznie to wygląda. Jeszcze sporo dystansu przed nimi, Maciej Bargiel jeszcze walczy, Andrzej Surowiec zrezygnował, ostatnie okrążenie, Skarżyński, Markuszewski za nim, Bargiel trzeci, czy to dowiozą? Przedostatnia prosta, wejście w ostatni wiraż, Skarżyński przed Markuszewskim, coraz szerzej Markuszewski, Bargiel do małej, Skarżyński, Markuszewski, Bargiel, a zatem proszę Państwa sensacja. Po trzech wyścigach GKM prowadzi 14-4. Kto się tego spodziewał? Jarek Skarżyński, Piotr Markuszewski przed Maciejem Bargielem. Żurawski, Grygolec, Kępiński, Głogowski. Ci zawodnicy już gotowi, za chwilę znieruchomieją. Zobaczymy. Na pewno było dotknięcie taśmy i to zawodnik w kasku białym, a zatem Paweł Grygolec. No bardzo pechowo dzisiaj jeżdżą goście. Mówiłem Państwu, że krośnieńskie wilki nie należą do potentatów finansowych. Ledwo łatają koniec z końcem. Na pewno chcieli ci chłopcy jak najlepiej zaprezentować się na grudziąckim torze, ale wyraźnie od pierwszego wyścigu nie idzie im dzisiaj w Grudziądzu.
znakomity start Głogowskiego, wypychany przez Kempesa, atakuje po balonie, blokowany, nie daje rady, Żurawski jest tuż za nim. Głogowski próbuje przy kledzie, kontruje Roberta, ale tym razem jeszcze otwiera Kempes. A z tyłu czai się Wojtek Żurawski, idzie teraz przy małej. Po balonie Głogowski nabiera prędkości, nie mija Kępińskiego, ale też nie daje się wyprzedzić Żurawskiemu. Ten znowu przy kredzie, ale jedzie torem Głogowskiego, tam niewiele krzywdy mu zrobi. Kolejny łuk i jeszcze raz przy małej Żurawski, odciąga się, nie daje rady. Jest tuż za plecami Głogowskiego, Kępes zwiększa przewagę, odjechał na bezpiecznych kilka metrów. Kłopoty na łuku ma Wojtek Żurawski i wciąż jest na trzecim miejscu. Ostatnie okrążenie po balonie, teraz próbuje Wojtek, rozpędza się do małej i jest drugi! Znakomicie! Ostatni łuk, Kempes z przodu, czy Wojtek wyhamuje w porę motocykl? Do małej Głogowski i nie dał rady niestety. A zatem jednak Jerzy Głogowski drugi, spryt i rutyna. Zawodnika wzięły górę nad ambicją Wojtka Żurawskiego i duże brawa dla Jerzego Głogowskiego i dla Wojtka Żurawskiego. Wojtek zaryzykował, odkręcił gaz, przeciągnął prostą, nie opanował. Max Garżyński, piąty wyścig. Znakomity start tym razem gości i oni na prowadzeniu. Po dużej atakuje Skarżyński, mija Kwiecińskiego, Markuszewski jest czwarty. A Bogdan Ciupak ponownie na prowadzeniu i tym razem ogromne kłopoty na drugim łuku. Jarek Skarżyński tuż za nim kontroluje jazdę wroga i czeka na okazję. A Piotr Markuszewski z kolei siedzi na ogonie Irkowi Kwiecińskiemu. Teraz po dużym stara się założyć Skarżyński, traci kilka metrów, nabiera prędkości do kredy i jeszcze to wszystko za daleko, Bogdan Ciupak wciąż z przodu. Do małej przegina się Jarek i znowu nie daje rady. Ostatnie okrążenie. Chyba tym razem Bogdan Ciupak dowiezie 3 punkty i będziemy świadkami pierwszego biegowego triumfu KK Rzet Krosno. Ciupak przed Skarżyńskim, a z tyłu Kwieciński i Markuszewski walczą o punkt. Atak Markuszewskiego nie dał rady, a zatem duże brawa za ten wyścig dla gości. Bogdan Ciupak pierwszy przed Jarkiem Skarżyńskim i Irkiem Kwiecińskim. Pierwsze zwycięstwo indywidualne i pierwsze zwycięstwo biegowe krośnieńskich wilków. Wspomnę, Bałtrukowicz, Zurowiec, Wiśniewski, Bargiel, 20-10 dla gospodarzy, szósty wyścig. Znakomite starty ma dzisiaj Jurek Bałtrukowicz, asekuruje idącego po balonie Grzesia Wiśniewskiego. Dobrze, żeby ustawili się w parę i spokojnie, bez ścigania dowieźli. Ma kłopoty Grzesiu, opanowuje jednak motocykl. I zaczynają pilotować jadącego za nimi Macieja Bargiela. Andrzej Surowiec wyraźnie niedobrze czuje się na torze, ale niebezpiecznie zwalniają Grudziądzanie, zbliża się do nich Bargiel. Może lepiej, żeby jechali do przodu, nie oglądając się na rywala. Atak po małej Bargiela, odparty przez Wiśniewskiego. Teraz Grzesiu zablokowany trochę przez Jurka Bałtrukowicza. Schodzi do kredy, a Maciej Bargiel wciąż tam czyha na błąd. Oby to się źle nie skończyło. Ogromne kłopoty, trudny tor. Do małej schodzi Wiśniewski i Bargiel jeszcze nie daje rady. Żeby spróbowali przy kredzie, bliżej trochę, byłbym spokojniejszy. A tak Bargiel wciąż jest blisko. Ostatni łuk, już bez Surowca, już we trójkę tylko. Patrzymy. I ostatnia prosta. Bałtrukowicz, Wiśniewski, Bargiel. A jednak udało się. Jurek Bałtrukowicz przed Grzesiem Wiśniewskim i Maciejem Bargielem.
Po raz kolejny 5-1, a mnie najbardziej cieszy, proszę państwa, powrót do wysokiej formy Grzesia Wiśniewskiego. Kontuzja w pierwszym meczu na długo wyeliminowała tego młodego, sympatycznego chłopaka z jazdy. Pozbierał się już, widać, że czuje się coraz pewniej i kręci coraz więcej punktów dla swojego zespołu. Siódmy bieg. Razem doskonale ze startu goście, ale Jarek Skarżyński wciska się pomiędzy. Pundin kontruje jeszcze Grygolca i już są na drugim, trzecim miejscu. Grygolec przy kredzie atakuje Ulawskiego, ale ten jeszcze otwiera i wiezie trzecie miejsce, ale jedzie za szeroko, niebezpiecznie. Znowu Grygolec przy małej próbował i znowu nieskutecznie. Znowu pod Pundina i czy uda mu się wyprzedzić Krzysia Ulawskiego. Błogowski spokojnie z przodu, za nim Jarek Skarżyński, a Pundin zyskuje kilka metrów nad Grygolcem. Proszę państwa, jednak nie dał rady, ale zbiera się, rozpoczynają ostatnie okrążenie. Błogowski przed Skarżyńskim, Grygolec już nie walczy, Pundin zjeżdża z toru, nie zdobędzie punktu, a tu ostatni łuk, ogromne, ogromne kłopoty obu zawodników, ale Jerzy Błogowski pierwszy, drugi Jarek Skarżyński i na trzecim miejscu finiszuje teraz Paweł Grygolec, zdobywając punkt dla swego zespołu. Ciupak raz zwyciężył, raz na prowadzeniu leżał. Jak będzie teraz, zobaczymy. Jurek Bałtrukowicz jeszcze dzisiaj nie przegrał. Ciupak, Wiśniewski, Kwieciński, Bałtrukowicz. Ponownie znakomicie ze startu Ciupak, ale idzie po balonie Bałtrukowicz, atakuje, jest pierwszy! Ale znakomita jazda Jurka Bałtrukowicza, proszę państwa, nie poznaje dzisiaj tego chłopaka. On z przodu przed Ciupakiem i Wiśniewskim. Ale Grzesiu Wiśniewski jeszcze nie odpuścił. Zakłada się po balonie, goni Bogdana Ciupaka. Różnice bezpieczne, ale to wszystko może się jeszcze zmienić. Z tyłu Irek Kwieciński. On już tu pewnie nie powalczy. Bałtrukowicz coraz szerzej opada z sił, ale oby dowiózł te trzy punkty. Bogdan Ciupak za nim, Grzesiu już spasował, pilnuje trzeciego miejsca, a Irek Kwieciński zwietrzył swoją szansę. Ostatnie okrążenie. Bałtrukowicz z dużą przewagą bezpieczną z przodu przed Ciupakiem, a Wiśniewski walczy, wiezie jeden punkt. Jurek Bałtrukowicz, 3 punkty, Bogdan Ciupak 2, Grzesiu Wiśniewski 1, Irek Kwieciński bez punktu. Znakomicie ze startu Maciej Bargiel, po małej Kempes, po dłużej Wojtek i Wojtek Żurawski z przodu, a Kempes na trzecim miejscu zapewne będzie atakował Bargiela, wchodzi przy kredzie pod Maćka Bargiela i już jest drugi. Wojtek Żurawski z przodu, za nim Robert Kępiński, trzeci Maciej Bargiel i na czwartym miejscu daleko Roman Lubera. Maciej Bargiel zagrzebał się teraz pod płotem, za szeroko poszedł, stracił kilka cennych metrów. Teraz z kolei nie może poradzić sobie na pierwszym łuku i traci kolejne cenne metry, a Roman Lubera już tylko statystuje. Jedzie na wszelki wypadek, licząc, że może któremuś z gruziądzan przytrafi się jakieś nieszczęście i wtedy zdobędzie punkt. Żurawski z przodu, za nim Kępiński, na trzeciej pozycji Bargiel, na czwartej Lubera. Ostatni łuk, ostatnia prosta, Żurawski, Kępiński i Bargiel. A Roman Lubera spokojnie jedzie, dojeżdżając do mety.
Kolejne zatem podwójne zwycięstwo pary Grudziądz, Wiśniewski, Kwieciński, Skarżyński, Głogowski. 10. wyścig. Znakomity start gości ponownie, ale Jarek Skarżyński idzie po balonie, atakuje Kwiecińskiego, on jest z przodu. Głogowski robi podobnie, ale Kwieciński wyjeżdża z nim w płot, nie daje miejsca. A Grzesiu Wiśniewski niestety na czwartej pozycji z tyłu. Jeszcze jednak jest blisko, zakłada się po balonie, odciąga, atakuje, schodzi do kredy i jest już na tylnym kole Kwiecińskiego. Jeszcze raz spróbuję tego manewru, tym razem przy kredzie, traci jednak kilka metrów. Jarek Skarżyński jakieś kłopoty opanowuje i jedzie z przodu. Za nim Jurek Głogowski, trzeci Irek Kwieciński i na końcu stawki Grzesiu Wiśniewski. Ostatnie okrążenie, spore różnice, tu już pewnie nic się nie zmieni. Prawdopodobnie pierwszy remis w dzisiejszym spotkaniu. Skarżyński kilkanaście metrów przewagi przed Głogowskim, Kwiecińskim i Grzesiem Wiśniewskim. Ostatnia prosta, Jarek Skarżyński, Głogowski, Kwieciński, Wiśniewski, a zatem pierwszy dzisiaj remisowy wyścig. Zwycięstwo Jarka Skarżyńskiego przed Jerzym Głogowskim i Ireneuszem Kwiecińskim. 39-21 prowadzi GKM po 10 wyścigach. Patrzymy na tor. Tym razem Ciupak lepiej od Wałtrukowicza, ależ proszę Państwa, niebezpieczny. Niebezpieczne zdarzenie na pierwszym łuku. Faul wyraźny. Leży Jurek Wałtrukowicz, poniewierany tam przez Bogdana Ciupaka. Wyścig przerwany oczywiście. A poszkodowany Jurek Wałtrukowicz jako sprawca tego przerwania zostaje z niego wykluczony. A zatem duże brawa dla Jurka Wałtrukowicza. Utykając zbiera się z toru, sam wróci do parkingu. Na szczęście oby mógł do końca zawodów startować. Dzisiaj znakomity występ, no ale niestety w wyścigu 11 wykluczenie. I trzymamy kciuki za Wojtka, który przypomnę dziś po meczu otrzyma puchar za serce do walki. Oby to serce wykazał w wyścigu 11. A przeciw niemu Lubera z Ciupakiem. Przegrał start wyraźnie Wojtek, zakłada się po dłużej, schodzi do kredy. Atakuje, ale niestety jest na trzeciej pozycji, zanosi się na pierwszej i to podwójne zwycięstwo gości. Przy kredzie blokowany przez Luberem Wojtek Żurawski. Zakłada się po balonie, nabiera prędkości, atakuje, odciąga się, proszę Państwa, blokowany, ależ jazda. No tak, proszę Państwa, się nie jeździ na żużlu. I w trakcie wyścigu zawodnik w kasku białym, Roman Lubera, zostaje z niego wykluczony, a zatem jego punkty nie będą się liczyły. W trakcie biegu Roman Lubera zostaje wykluczony, a Wojtek Żurawski goni Bogdana Ciupaka. On mu jeszcze nie odpuścił, on jeszcze będzie walczył. Jedno okrążenie do końca, przedostatni łuk. Roman Lubera wykluczony, już niepotrzebnie jedzie, a Wojtek goni Bogdana Ciupaka. Odpuszcza na ostatnim wirażu, Ciupak będzie pierwszy na drugiej pozycji, zaś kończy bieg Wojtek Żurawski. Thank you.
start Robert Kępiński, ale już na 30 był z przodu, a Paweł Markuszewski walczy. Grygolec z Surowcem, za Kempesem pilnują drugiego i trzeciego miejsca. Po małej atakuje Markuszewski. Surowiec jednak nie daje się wypchnąć, wciąż jest trzeci. A Markuszewski walczy i oby skutecznie. Blisko Grygolca i Surowca. Tamci jednak nie kombinują z ustawianiem się w parę. Jadą każdy dla siebie do przodu, wioząc drugie, trzecie miejsce i trzy punkty dla swojego zespołu. Piotr Markuszewski coraz bliżej Andrzeja Surowca. Ten ma teraz kłopoty na łuku. Zagrzebuje się Markuszewski. Chodzi w sprycze. Ostatnie okrążenie szansy Piotrka. Przedostatni łuk traci pół metra, metr, goni jeszcze ambitnie. Ostatnie wejście, jak się założy, zakłada się po małym, Surowiec ma kłopoty. Atakuje Markuszewski, nie dał rady jednak. A zatem 3-3, Robert Kępiński pierwszy, Paweł Grygolec drugi, trzeci Andrzej Surowiec i czwarty Piotrek Markuszewski. Znakomicie ze startu Jarek Skarżyński, po małej atakuje siwy, czyli Darek Danielewski, ale niestety jest na czwartym miejscu. Ważne, żeby dojechał bezpiecznie do mety, bo wtedy będzie miał przedłużoną licencję. Na zwycięstwa, na sukcesy przyjdzie czas. Jak powiadam, najważniejsze, żeby Darek szczęśliwie dotarł na kreskę. Jarek Skarżyński z przodu, za nim spokojnie Bargiel i Ciupak z Krosna. A za nimi kilka metrów Darek Danielewski. No i niestety defekt motocykla. Ważne, żeby Darek jednak dojechał do mety. Chodzi o przedłużenie licencji. Ale niestety nie zdąży, proszę Państwa. Rywale by go i tak zdublowali, a zatem bez punktu, z defektem. A tymczasem Jarek Skarżyński, kolejne trzy punkty. Bogdan Ciupak i Maciej Bargiel na drugim i trzecim miejscu, a zatem kolejny remis, a Jarek Skarżyński, zwycięzca tego biegu, zdobywa dzisiaj dla swoich barw 13 punktów. Dziękujemy za ten występ, Jarku. Cała czwórka już pod taśmą. Kwieciński, Markuszewski, Głogowski, Kępiński. Kwieciński, Markuszewski, Głogowski, Kępiński. Patrzymy na tor, za chwilę znieruchomieją. Zielone światło, taśma w górę i... I Polski. Jerzy Głogowski znakomicie, ależ proszę Państwa. Niestety podcięty Robert Kępiński leży na torze. Piotr Markuszewski na prowadzeniu, ale wyścig oczywiście musi zostać przerwany. Robert Kępiński na torze i myślę, że to jest teraz dla nas najważniejsze. Czy Robert się pozbiera? Proszę Państwa, duże brawa dla tego chłopaka. To twardy zawodnik. Obolały podnosi się z toru. Piotr Markuszewski zabiera go na swój motocykl. Jednak rezygnuje z tego Kempes. Wróci do parkingu o własnych siłach. On jeszcze liczy parowozy, on jeszcze pewnie nie pamięta, jak się nazywa, ale najważniejsze, że cały i zdrowy, i oby ręka, za którą się trzyma, oby nie miał żadnej kontuzji. Ale już chyba coraz pewniej, coraz lepiej. Miejmy nadzieję, że... Jeszcze ostatnie manewry, jeszcze wybiera sobie miejsce tak, aby wystartować jak najskuteczniej. Już gotowi i patrzymy. Zamknęli Krośnianie Piotra Markuszewskiego. Głogowski wywiózł pod Kempesa, ale ten idzie jak burza odważnie między dwóch Krośnian. I po dłużej już jest przed Kwiecińskim. Ten ma ogromne kłopoty, schodzi do małej, atakuje Głogowskiego. Proszę Państwa, to należy podziwiać. Po takim upadku Robert Kępiński do małej. Atak!
Otwarty przez Głogowskiego, ale on tak łatwo nie odpuści. Rozgrzałem się teraz przy tym biegu. Do małej, do kredy Kępiński, szeroko Głogowski. Jeszcze jeden atak. Zakłada się przy kredzie pod Głogowskiego. Jest tuż za nim, walczy ambitnie, stara się, gryzie tor Robert Kępiński. Jest blisko, jest na kole. Kolejny łuk, kolejny atak. Głogowski odchodzi do małej Kępy i patrzymy, jeszcze nie. Jeszcze przykrył go Głogowski. Jeszcze jest za nim. Ostatnie okrążenie i za chwilę ostatni łuk szansy Roberta. Głogowski z przodu. Kępę za nim po dłużej. Ależ pech. Ależ pech Roberta Kępińskiego. Głogowski pierwszy, Kwieciński drugi, trzeci Piotr Merkuszewski, a Robert Kępiński pechowo żegna się z państwem defektem, nie może tego przeżyć, ale ogromne brawa, sportowa złość teraz wyładowuje ją na motocyklu. Chciał jak najlepiej, walczył wspaniale, rozgrzał nas wszystkich ten bieg, zatem duże, duże brawa dla Roberta. Wojtek Żurawski, Andrzej Surowiec i Jerzy Bałtrukowicz. Bałtrukowicz szeroko, Grygolec walczy z Żurawskim i robi to na razie skutecznie. Wojtek Żurawski na czwartej pozycji, Bałtrukowicz jest drugi. A Andrzej Surowiec, kiedy tor przesechł nieco, na motocyklu Maćka Bargiela jedzie po 3 punkty. Spora przewaga Surowca nad Bałtrukowiczem. A Grygolec wciąż otwiera ataki Wojtka Żurawskiego. Teraz po dłużej składa się Żurawski, a Bałtrukowicz wyraźnie traci siły. Szeroko Grygolec do małej Żurawski i nieskutecznie. Ostatnie okrążenie, jeszcze raz po balonie Wojtek Żurawski. Rozpędza się, odciąga, patrzymy, jest trzeci. Kontruje po małej Grygolec, wypycha Wojtka, ten utrzymuje się jednak. I proszę państwa, zaczekamy. A zatem proszę państwa, Wojtek Żurawski rzutem na taśmę, 1 punkt. Surowiec pierwszy. 3 punkty. Drugi Bałtrukowicz, 2 punkty. Trzeci Żurawski. Thank you.